Siemanko, nieroby, z tej strony Buddy. Witam w kolejnym odcinku z Farming Simulator 17. Kochani, kilka spraw na samym początku. Po pierwsze, standardowo, jak zazwyczaj mam, witam nowych subskrybentów, oczywiście obecnych subskrybentów. Witam was serdecznie. Druga sprawa. Skrzanił mi się save z mojego mojej kampanii, powiedzmy Serenity Valley, i na nowo go odtwarzam, wszystko to co było, więc miejcie cierpliwość co do odcinków z farminga. No i trzecia rzecz, wyszła finalna wersja mapy Serenity Valley 3.0. ja ją w dzisiejszym odcinku wam pokażę mniej więcej, jakie są zmiany od wersji 2.1. Nie było wcześniej oczywiście wersji 2.5, tam i tak dalej, od razu weszła wersja 3.0. I powiem swoje za i przeciw i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc zapraszam was, kochani. To jest ten save, którego naprawiam. Oczywiście robimy... Widzicie, macie, nie ma już Industry, Rise of Industry, jest tylko sam Serenity Valley 3, wersja 3.0. oczywiście bierzemy, no weźmiemy to co mam, swoje mody, i odpalamy mapę Serenity Valley 3.0. No kochani, no co mogę rzec, co mogę powiedzieć. Za chwilę po prostu się dowiecie. No, ja już ją widziałem tak sobie na pierwszy rzut oka. I serdecznie pozdrawiam twórcę mapy ze Stanów, Dany. Tony. Serdecznie pozdrawiamy. No, ale moje odczucia są inne, jakie były, jak zobaczyłem wersję Serenity Valley Rise of Industry 2.0, późniejsza wersja 2.1. No, odczucia są mieszane, no ale zobaczymy. Jest sporo zmian. Jesteśmy na tej mapie. No kochani, tutaj jak widzicie, nic nam się nie zmieniło. Nasze mieszkanie. Standardowy basen, co był. Kury tam dalej. I nasza... jak to się mówi... nasz pick-up. Odpalamy pick-upa. Na pierwszy rzut oka już widzicie, są zmiany. Na pierwszy rzut oka, tutaj była wiata, pamiętacie? Tu jest wiata pusta, do tego dodali tutaj te nasiona. A tutaj jest ta myjka, tak? Tu była wiata kiedyś, teraz tej wiaty nie ma. Postawiona jest również ta szopa. Nie wiem czy te gaz, oil czy gaz. Po prostu mamy coś takiego. No, taka wiata, powiedzmy. Tu jest inna już ta szopa. Jak widzicie, powiedzmy, mi się zdaje, że ta szopa i te wiaty to są takie, powiedzmy, z jakiejś tam paczki. Standardowo te maszyny, które mamy na początku, jak otwieramy mapę,
Tutaj dodany został właśnie jeszcze ten kontener. To jest ten nasz ten. No i co? Co na początku mnie to zasmuciło, kochani? Tu były silosy na nasiona i na nawóz. Już tego nie mamy. Co mnie bardzo zasmuciło. Nie wiem, dlaczego twórca mapy zrezygnował z tego, ale mnie to naprawdę bardzo zasmuciło. Bo właśnie o to chodziło w tej mapie, że ona była wyjątkowa, dlatego że ona po prostu miała tą swoją swój urok, tak, że mieliśmy po prostu, odcięliśmy się totalnie od sklepu. Tu mamy jakąś motopompę, nie wiem co to jest w ogóle, jakieś beczki, to chyba na benzynę, ale mi się zdaje, że po prostu tą benzynę kupujemy stąd. Jak podjedziemy jakimś tam, a wezmę pick-upa, podjadę, to od razu spróbuję. Także tutaj na tym miejscu stało oczywiście, tak, tak jak mówiłem, po prostu zabiera nam pieniądze. Mieliśmy 15 tysięcy, jak widzicie mamy już tylko 14 998. Tu stał na płynny nawóz i na Digistale zbiornik, już go nie mamy. Tutaj stał zbiornik na paliwo, biopaliwo, też już go również nie mamy. Tu stały budynki, które łączyły jakieś tam pół palety albo ćwierć palety, jak nam wychodziło. Też już również nie mamy. No bardzo szkoda. Zostałem po prostu, na pierwszy rzut oka jak to wziąłem, myślałem, że coś ulepszyli, usprawnili bardziej, ale no niestety troszkę się zawiodłem. Następna rzecz, kochani, nie ma już tej tablicy informacyjnej tutaj, co była, co również mnie smuci. Widzicie, nie ma już tej tablicy, co było na ścianie. Także nawet nie wiemy, jaką pojemność mamy naszego magazynu. Druga rzecz. Tu były mieszalniki, pasz dla świń i pasz dla krów, również ich nie mamy. Została zabrana ta zepsuta platforma na różne narzędzia. No to jest jeden plus. Tu były podwójne drzwi, teraz mamy już tylko pojedyncze. Ale dalej są tutaj te nasiona, nawozy i tak dalej. Wiaty zostały. No i co, kochani, pojedźmy. Kolejna zmiana w tej grze. Tutaj się nic nie zmieniło, tak? Do domu, oprócz tych kilku szczegółów, które wymieniłem. Weź. No ale co się zmieniło? Tu mamy tartak teraz. Tu był sklep. Znaczy, no, skup, powiedzmy, nie sklep. I tu mamy tartak po prostu. A co on nam daje, nie ma żadnego pojęcia. Jest dodane błoto, widzicie? Możecie się przyjrzeć. Ale czy ono coś powoduje? Nie mam żadnego pojęcia. Tu jest po prostu ten tartak. Sklep został w jednym miejscu, tym co był.
Mapa, powiedzmy, działa tak jakoś inaczej, tak bardziej jest, nie wiem, widzicie tam nawet mapę, jak wezmę, zobaczcie, jest tak bardziej, nie wiem, dopieszczona, czy po prostu wyraziste kolory. Tu mamy ten sklep dla zwierząt, co kupujemy, zwierzęta. Stacja benzynowa. I oczywiście, jak widzicie, co mnie zasmuciło, została zabrana nam fabryka. Tu była fabryka przecież palet, tak? Pustych palet. Mamy teraz kawał po prostu łąki. Możemy to przerobić na kawałek po prostu ziemi. I po prostu. Tu był oczywiście jeszcze fabryka biopaliwa, którą też już nie ma, co mnie bardzo, bardzo smuci. Nie wiem dlaczego twórcy zrezygnowali. Zostały dodane tylko po prostu takie kude małe łąki. No szkoda, bo ta mapa cieszyła się tym, bynajmniej w moim zachwycie, że miała po prostu do zaoferowania to, że ekonomia tu była zwiększona i to bardzo, bardzo dużo. Co dalej? Kochani, tu mamy te nasze miasteczko, powiedzmy. Tutaj, jak widzieliście w moim odcinku, były dżungle czy niego, czy coś takiego. Mieliśmy kompostownik, mieliśmy szklarnię z poziomkami, truskawkami i porzeczkami, a teraz po prostu mamy coś takiego. Mamy jakąś szopę, wiatę. Pole. Śmietnik. Zostało nam to zabrane, to co było urokiem tej mapy, czyli nie będę jechał tu naokoło. Tutaj, zamiast tej stodoły, jakbyście nie widzieli, był kiedyś browar zrobiony. Teraz jest po prostu jakiś kurde domek. I to wszystko. Także i browara nie mamy. Jakbyście widzieli, tutaj był kiedyś grill. Teraz mamy, nie wiem, budkę z fast foodami. Ale dobra. No tam to standardowe te pole, co było. Dojeżdżamy do naszych krówek. U krówek nie zmieniło się nic. Wszystko jest to samo. Te budynki. Silos. Także bez żadnych. Nie wiem, czy dach był przezroczysty, czy nie, czy miał właśnie to oszklenie.
Jeżeli tak, no to byłaby jedyna zmiana. A tak poza tym. O! I tu teraz się po prostu odchyla do góry. Tu mamy fuel, fuel. Nie wiem dlaczego tutaj jest paliwo zamiast mleka. Tutaj nasze biuro. O, także są tutaj te dwa. Tak, koryta są na swoim miejscu. Także chyba oprócz tego dachu i tego, że otwierają nam się tutaj do góry te drzwi. To nic się nie zmieniło. No i co, kochani? To jeszcze nie są wszystkie zmiany. Już powinniście zobaczyć zmiany tu zwierząt. Wszystko jest tutaj prawie na wszystko na swoim miejscu. Z tym, że nie mamy już zbiornika na wodę. Tutaj co stał, pamiętacie? U owiec się nic nie zmieniło. Wszystko jest to samo. U świń zmieniło się jedno, co bardzo zasmuciło mnie, że znów twórcy mapy Tony zrezygnował z tego jeziorka tutaj i dał po prostu w błoto. Bo pamiętam, jak prosiliśmy Tony'ego, żeby zamiast tego błota jeszcze jak graliśmy na patologicznej farmie z Jingisem i Jerkiem 82. Prosiliśmy go, żeby z powrotem zrobił tą mapę. Jak to się mówi, z tą wodą, bo ta woda dawała jednak tego uroku tutaj. To tyle u zwierząt. Tak poza tym u zwierząt zbyt dużych zmian nie nastąpiło. Wszystko jest dalej tak samo jak było. Oprócz tego, że właśnie nie ma tego zbiorniku na wodę i tego strumyka u świn. No co dalej? Idziemy dalej. Jak już chyba się domyślicie, że skoro nie mamy szklarni, tych co były, nie mamy browara, nie mamy biopaliwa, palet, to nie będziemy mieli również czego? Mleczarni. Tak. No niestety nie mamy tej mleczarni. Tutaj stała mleczarnia bodajże, dobrze pamiętam. Ten sklep by był. Nie mamy również fabryki cukru. Tu była fabryka cukru. Jak mogliście się domyślać tutaj o. Także urok mapy po prostu zgasł, tak?
Wszystkie zostały nam zabrane fabryki i mapa po prostu stała się nudna. Może nie nudna, może po prostu stała się taka typowa rolnicza. No i co tutaj mnie zmartwiło? Została nam zabrana fabryka do nawozu, tamte silosy. I znowu wrócili do tego badziewia. Jak ja tego nienawidzę. To jest dosłownie porażka. Tamże tamta. I oczywiście mamy znowu silosy na kiszonkę, tak? Jest po prostu nudno. Z tymi wszystkimi fabrykami. Ta mapa naprawdę była perfekcyjna. I ja nie boję się powiedzieć to, że ta mapa była, powiedzmy, w czołówce map, najlepszych map stworzonych przez moderatorów. Miała klimat, miała rozwój, ekonomię, miała wszystko. Wersja 2.1 czy 2.0 Rise of Industry. Mapa po prostu gromiła wszystkie inne mapy. Tu mieliśmy, pamiętacie, fabrykę nasion, fabrykę nawozu płynnego, fabrykę nabiału, fabrykę drzewa węglowego, fabrykę kartonów. Teraz nie mamy nic. Oprócz kilku wiat, shop, silos na swoim miejscu, gwiazd po wodę i bunkrów. Nie wiem, po co tutaj twórcy dali bunkier w środku lasu. Po kiego mi dwa bunkry tutaj? Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, co to on chciał tym tutaj. Osiągnąć. Nie wiem, czy to może bunkry na wióry. Nie mam żadnego pojęcia. No i cóż. Standardowo tarta. Nie mamy rzeźni. Jak już. Możecie się domyślać. Także dla mnie mapa straciła swój urok. To była rzeźnia dalej, jak pamiętacie, teraz jest las. Tu był tartak. Nie, tu był jeszcze las. Tu był tartak zrobiony. Teraz już go nie ma, jest po prostu łąka. Jedyna zmiana to tam chyba ta tama, po prostu woda, strumyk zrobiony. No i co, kochani? Pojedźmy na tą farmę. Także ja nie przenoszę się na tą Serenity Valley wersja 3.0. Niby jest to finalna wersja. Po prostu nie chcę tej mapy. Ja ją ściągłem, chciałem zobaczyć, bo miałem nadzieję, że jeżeli będzie to wszystko samo, co było, tylko jeszcze bardziej ulepszone, to ja po prostu na tej mapie bym został, tak? Na wersji 3.0. Ale ta po prostu mapa jest. Dla mnie niestety nie podbiła mojego serca. Co jeszcze, kochani? Pamiętacie, mieliśmy standardowe uprawy, czyli te, co tutaj widzicie, i mieliśmy drugą zakładkę, gdzie mieliśmy pszenżyto, żyto, owies,
Chmiel mieliśmy jeszcze, co? Jeszcze coś tam mieliśmy z dodatkowych upraw. Tu nawet, jak widzicie, nie dodali tej trzciny cyfrowej. Czyli mamy standardowe uprawy. Nawet nie mamy tej trzciny cyfrowej, co jest w dodatku. Tak. No mapa mnie po prostu... zasmuciła. No i widzicie, mamy wszystko inne. Niby jest trzcina cukrowa, ale widzicie, nie ma jej tutaj. Widzicie, tu jest ikona trzciny cukrowej, 102 dolary. Ale tutaj nie ma. Nawet jak wezmę dalej, myślałem, druga zakładka, rodzaj roślin. Nie ma, od razu nam przełącza na wzrost. Skład glepy. O, przepraszam. Także widzicie, ja jestem delikatnie zniesmaczony tą mapą. Sądziłem, że ta mapa finalna już wersja to będzie po prostu wisienka nad tortem, tak, bo Tony pracował nad tą mapą naprawdę, naprawdę wyszło tej mapy wiele wersji, począwszy od pierwszej aż do tej, i mapa, wcześniejsze wersje nie były złe, bo ja grałem i z Genghisem i z Jerkiem na tej mapie we wcześniejsze wersje. Od wersji tam 5.0, coś tam, aż do tej wersji. Później znalazłem wersję od Toniego, że wyszła już nowa wersja, dostałem wiadomość, że wyszła nowa wersja Rise of Industry 2.0, ściągłem ją od razu. Później wyszła wersja 2.1, właśnie został dodany chmiel, browar. I także, kochani, dla mnie wersja 2.1 jest dotychczas, w tym momencie, finalną wersją tej mapy. Oczywiście tam nie mówię, to jest tylko moje odczucie, moje zdanie, tak? Ci, co chcą, proszę. Mogą se grać w wersję 3.0, ale ja po prostu na wersji 3.0 nie będę grał, bo jest dla mnie mapą, gdzie mógłbym zagrać sobie w Gold Distressed Valley, tak? Mapę po prostu z Gianta. Oryginalną mapą z gry. Tyle. Tyle na ten temat. Także naprawiam sobie powoli save, bo chcę mieć tak samo jak miałem. Nic tam nie będę dopisywał, nic nie będę tam robił. Chcę po prostu tyle, co miałem. No wiadomo, no już teraz nie będą mi się zgadzać dni, prawda? No szkoda, po prostu teraz człowiek mądry uczy się po szkodzie, jak to mawiał mój dziadek. No musicie być cierpliwi. Na pewno będę grał w 17, póki nie wyjdzie Farming 19, z którego również zobaczycie na moim kanale. No i co, kochani, ja wam powiem na tyle, że dziękuję niemu za również wysiłek, pracę tutaj nad mapą. Szanuję go za to. Również na pewno do moich gorących pozdrowień dołączy się Jerek82 i Genghis. No i co, moi drodzy?
na dzisiejszym odcinku to już tyle. Nie będę więcej wam zanudzał. Ja będę wracał do prac na mapie 2.1. Nic, kochani. I tyle. Życzę wam udanego dnia, wieczoru, miłego oglądania z wersji 3.0. No i co? Żegnam się z wami, zostawcie łapkę w górę. Przypominam, że na 100 subskrypcji brakuje nam jeszcze, kochani, 31 subskrypcji, żeby dobić tą magiczną setkę i zrobić Q&A, tak? Zapraszam również w sekcji komentarzy, bo sekcja komentarzy jest również dla was. Piszcie w nich, bądźcie aktywni. Odpowiem na pewno na każdą odpowiedź. Może nie od razu, ale na pewno odpowiem. Więc trzymajcie się z góry ciepło. Pozdrawiam serdecznie. Dajcie łapkę w górę, jak się wam podobało. I do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa.